Jesteśmy w Galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polskich. Ta galeria skupia się na opowieści o ludziach żyjących w getcie warszawskim z dosyć oczywistego powodu, bo jesteśmy w środku dawnego getta. I wtedy, kiedy tworzyliśmy tę wystawę, to siłą rzeczy właśnie mieszkanki i mieszkańcy Warszawy zamkniętej dzielnicy żydowskiej opowiadali swoją historię. Po kilku latach od otwarcia. Stwierdziliśmy jednak, że warto wrócić do oryginalnego pomysłu, który towarzyszył nam jeszcze na etapie tworzenia wystawy, aby opowiedzieć też o życiu w innych gettach. Tak naprawdę często myśląc getto, myślimy tylko o ludziach tam zamkniętych, o momencie likwidacji tego getta i o ich wywożeniu do obozów zagłady. Ale przecież Żydzi zamknięci byli w gettach około dwóch lat, zanim nie nastąpiła zagłada. I próbowali żyć w miarę normalnym życiem. Próbowali żyć pomimo takich uczuć jak strach, rozpacz, tęsknota za bliskimi, ale też uczuć pozytywnych, naturalnych. W getcie ludzie zakochiwali się w sobie, w gettach ludzie zakładali rodziny, mieli przyjaciół, uczyli się, czytali. Postanowiliśmy opowiedzieć o życiu w innych gettach poprzez oryginalne obiekty, takie jak cudem ocalały listy, dzienniki, pamiętniki, a czasem też rysunki, szkicowniki, takie jak na przykład Elżbiety Nadel zelwowa Zapraszamy naszych zwiedzających do przestrzeni, która z jednej strony znajduje się w Galerii Zagłada, ale jest też troszkę oddzielona od takiego całkowicie normalnego kierunku zwiedzania. Miejsce, w którym w tej chwili siedzę, to jest Antresola, która znajduje się niejako na uboczu takiego naturalnego szlaku zwiedzania Galerii Zagłada. To jest takie miejsce, które skłania do refleksji: można tu usiąść, można przyjrzeć się tym oryginalnym obiektom, można przeczytać listy i dzienniki. Wymogi konserwatorskie sprawiają, że papierowe przedmioty muszą być rotowane, zmieniane co trzy miesiące i tak też będziemy robili. Zatem zapraszam co trzy miesiące, bo co trzy miesiące będą pojawiały się kolejne nowe obiekty.